Kanał do Diabła z grami wspierany jest przez sklep Perfect Blue www.perfectblue.pl. Wpadaj na mój Patronite i wesprzyj moją twórczość. Witam wszystkich turbo serdecznie, kanał do Diabła z grami. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie na temat nowego Nintendo Direct, który miał miejsce już dzisiaj, moi kochani. No i muszę wam powiedzieć, że no cóż, no widać, że powoli konsola zbliża się do końca swojego życia, tak? Teraz też mieliśmy jakieś tam nowe przecieki, że podobno Nintendo Switch 2, czy jakkolwiek to nazwą, ma być na początku roku 2025, czyli tutaj moje przewidywania się spełniły, ale dzisiaj nie o tym, słuchajcie, pogadajmy sobie o tym, co pokazali nam deweloperzy, którzy tworzą gry teraz dla Nintendo, tak? Między innymi Xbox Game Studios, moi drodzy, kto by pomyślał. Dobra, lecimy, słuchajcie, pokazano Grounded. Jest to tytuł, który już kiedyś, w sensie, zadebiutował na Xboxie. No i generalnie rzecz biorąc, to gra, w którą możemy grać w kilka osób. To jest jakiś chyba, kurczę, RPG akcji z elementami survivalu. Nie wiem, co jest okej? Ten mikrofon? Okej. Z elementami survivalu, w którym będziemy, słuchajcie, poruszali się po takim... Nie wiem, czy to jest, czy to my jesteśmy zminiaturyzowani w tej grze, czy może cały świat został powiększony. Tego nie wiem, ale będziemy się bili, wiecie, z mrówkami, jakimiś innymi cholerstwami. Fajnie, że jest co-op online. To nie wygląda to wcale źle, ale totalnie nie jest to mój klimat, moi drodzy. Kolejny tytuł to Ender Magnolia, czyli kolejna część Ender Lilies, w sensie kolejna gra, wiecie, Ender. No, Ender, słuchajcie, jest to Metroidvania, w sensie ja teraz ogrywam sobie troszeczkę ten Ender Lilies, niedługo się o tym dowiecie czegoś więcej ode mnie na kanale. No i powiem wam tak, no, gra posiada taki mega smutny klimat, oprócz tego jest utrzymana w mega takich szarych barwach, walki są dość trudne, jest on niby okej, okay, tak, ale dla mnie, ja mówię tutaj o tym Lilies, jestem na początku gry jeszcze, brakuje jakiejś takiej ikry w tym, czegoś takiego, co by sprawiało, że by mi się chciało w to grać, jakiejś takiej chęci odkrywania, kurczę, no nie wiem, muszę poczekać jeszcze, może też po Prince of Persia jestem troszeczkę już przerzuty, wiecie, metroidvaniami, dlatego tego Ender Lilies nie skończyłem, a Ender Magnolia wygląda dokładnie tak samo jak Ender Lilies, tylko jest ładniejsze. Czyli słuchajcie, mamy tutaj taką walkę, która no, wymaga od nas, wiecie, troszeczkę takiej soulsowej taktyki. Znaczy ja się w ogóle staram mało używać tego soulsowania, bo tego jest za dużo, słuchajcie, wszędzie. Ale wiecie, unik, dwa ciosy, trzy uniki, podskok i tak dalej. No ale ten Ender Magnolia będę miał na pewno na uwadze. Arranged a Role Puzzling Adventure to gra logiczna, która totalnie do mnie nie trafia, bardzo was przepraszam. Unicorn Overlord jest tego demo, które dosłownie w momencie, w którym wyłączam kamerę, to od razu włączam ściąganie. Moi drodzy, jest to, słuchajcie, gra od VanillaWare, czyli twórców mojego ukochanego 13 Sentinels Iggy Slim oraz twórców, oraz twórców, moi kochani, Dragon's Crown. Lubię świetne gry. Generalnie rzecz biorąc, no powiem wam tak, ma być to taktyczny RPG, słuchajcie, oczywiście japoński, w którym będziemy podróżowali po wielkiej mapie, toczyli bitwy, no i trzeba powiedzieć, że pod kątem graficznym, no to jest ten chyba najwyższy styl, do którego nas tutaj VanillaWare zdążył już przyzwyczaić, tak, no gra wygląda absolutnie fantastycznie, jest teraz demko, więc na pewno będę chciał je sprawdzić, moi drodzy, no tym się akurat jaram, nie? Kolejny tytuł to Monster Hunter Stories, część pierwsza, bo część drugą już mamy na Nintendo Switch. To jest chyba z 3DS-a port, ale mogę się mylić. Generalnie rzecz biorąc, słuchajcie, jest to RPG, japoński RPG utrzymany w uniwersum Monster Huntera, w którym będziemy toczyli turową walkę za pomocą stworków, które będziemy łapać. Totalnie nie dla mnie, ale podobno ta dwójka była bardzo dobra i ta jedynka też jest pomoc super, więc jeżeli ktoś lubi Monster Hunter, no trochę gadam bzdury, no bo ja lubię Monster Hunter, ale wiecie, no nie tytuł dla mnie, tak? Bardzo przepraszam. Kolejny tytuł to gra, która mnie akurat zainteresowała, jest to Epic Mickey Rebrushed. Słuchajcie, Epic Mickey to podobno był bardzo dobry platformer 3D. Ja lubię bardzo dobre platformery 3D, nie wiem jak wy. No i tutaj dostajemy wersję taką na maksa, po prostu odświeżoną, zremasterowaną. Mickey będzie walczył w tej grze za pomocą pędzla. No i wygląda to bardzo dobrze, słuchajcie. Dla mnie im więcej platformówek na Nintendo Switch, tym lepiej. Bo tak szczerze, tak naprawdę szczerze, no kurczę, nie ma ich aż tak dużo, nie? W sensie takich typowych 3D w pełni.
No są, jest, Spy, no, jest Spyro, jest Crash, jest Marian, ale zawsze jakiś, no jest oczywiście też ten, Jezu, Balan, nie? Balan Wonderworld. No, dlatego na tego Mikiego będę patrzył tutaj z jakimś zainteresowaniem. Shin Megami Tensei 5 Vengeance. I tutaj mam więcej pytań niż odpowiedzi, bo najpierw to ja w ogóle myślałem, że to jest jakiś po prostu DLC tylko. Potem myślałem, że to jest w ogóle oddzielna gra, ale dla mnie setting... Główny bohater i wiecie, jakby cały świat jest żywcem wzięty z piątki. Więc powiedzcie mi, czy to ma być jakiś coś na zasadzie na przykład jakby Persona 5 i Persona Royal, albo na przykład Persona 4 i Persona Golden, czyli taka bardziej dopakowana wersja? Jeżeli tak, no to powiem wam szczerze, mi się nie chce kupować nowego drugi raz pudełka i może jakoś da radę się to dociągnąć do oryginalnej wersji, aczkolwiek widzę też, że tytuł wychodzi na PlayStation 5, na Xboxa, a dla mnie Shin Megami Tensei 5 to była najlepsza gra roku, w którym się ukazała. To był chyba 21, z tego co pamiętam. Więc no, przyznam, że fajnie, że to wychodzi na Switch, ale chyba wolałbym to ograć na jakiejś innej konsoli, jeszcze tego nie wiem. I też czekam tak naprawdę na informację, czy wiecie, czy to będzie taki standalone, czy to będzie DLC, czy to będzie po prostu rozszerzona wersja. Ja tego nie wiem, ma być kompletnie nowa ścieżka fabularna. Kurczę, no zaskoczyli mnie, powiem wam szczerze, na maksa tym, tutaj, tą zapowiedzią. Star Wars Battlefront Classic Collection. Wygląda to świetnie dla fanów Star Warsa. Dla mnie totalnie nie, bo ja absolutnie nie jestem fanem Star Warsa, więc tutaj wszyscy fani Star Wars, łączcie się w online'owych bitwach. Kolejny tytuł to South Park Snow Day. Kurde... Nie powiem, że jestem fanem South Parka, ale South Park bardzo lubię. I ta gra wygląda mi na wielką, dymiącą w śniegu kupę, nie? Ale zobaczymy, jak będzie. Ma być to jakaś taka multiplayerowa naparzanka, w której będziemy oczywiście mieli dużo postaci do wyboru, czy postać będziemy sobie mogli mocno modyfikować. Pod kątem graficznym to wygląda dla mnie tak bardzo uroczo, no ale nie wiem, czy się tym zainteresuje. South Park miał kiedyś taką grę, w której sikaliśmy na śnieg na PlayStation 1 i nim rzucaliśmy. To była strzelanka pierwszoosobowa tak naprawdę, która jest ogólnie uznawana za krapa, ale ja się przy niej bawiłem zajebiście, nie? Naprawdę. No, no mówiłem wam, że mam spaczony gust. Kolejna gra na Nintendo Switch, która wychodzi, słuchajcie, to będzie Sword Art Online Fractured Daydream. No i powiem wam tak, kurde, japoński RPG akcji z mi osobiście nieznanego uniwersum pod takim kątem, że w nie nigdy nie grałem. Ale sam tytuł zapowiada się całkiem nieźle i myślę, że tutaj fani japońskich RPGów, w tym ja, powinni się tym zainteresować. Moi drodzy, kolejny tytuł to Gundam Breakers 4, czyli gra, w której dorośli mężczyźni będą mogli sobie składać z klocków robociki, malować, a potem wystawiać do walk. Obiecano nam, słuchajcie, całą masę kustomizacji naszego tutaj Gundana, tak, czy tam Gundama, oraz dodatkowo jeszcze będziemy, wiecie, wystawiać je na walki, tam będą różne misje, ma być zajebiście. Ale to jest tytuł, w który ja bym grał za karę, nie? Mówię wam szczerze, jakby ktoś mi to po prostu musiał, trzeba było mi płacić, żebym to grał. Totalnie dla mnie nieinteresujący, absolutnie. Tytuł Super Monkey Ball, Banana Rumble. Moi drodzy, jest to gra o małpie zamkniętej w kulce, która jeździ po plancie, zbiera banany i ogólnie rzecz biorąc to była taka zawsze taka zręcznościówka, no zręcznościówko platformówka. Ja tam osobiście nie pamiętam, czy ja grałem w Super Monkey Ball. Cholera, może, słuchajcie, grałem w jakąś część na handheldzie, który pożyczałem od kumpla? Bo pamiętam, że nigdy tego nie miałem, że miałem to w domu przez krótki bardzo czas, ale to jest totalnie nieistotne. No ja jestem zainteresowany, słuchajcie, Super Monkey Ball, spoko marka, nie? Kolejna gra, czyli World of Gówno, World of Goo 2. World of Gówna? Nie wiem, totalnie nie dla mnie, wygląda to jak totalne badziewie, przepraszam bardzo, jeżeli są tacy fani World of Goo, przepraszam, World of Goo, no to śmiało, bierzcie to, jedzcie z tego, ja dziękuję. Kolejny tytuł to Fantasy Life The Girl, Fantasy Life The Girl Who Steals Time. Moi drodzy, ma być to kolejna część gier z cyklu Fantasy Life. Już widzę, że to może mi się spodobać. Takie połączenie Animal Crossing z Farming Simem, z japońskim RPG-iem akcji, w których będziemy musieli odbudować wyspę i żeby ją odbudować, to będziemy, moi kochani, musieli tutaj przenosić się do przeróżnych, że tak powiem, er czasowych tej wyspy i tam będziemy na przykład musieli coś naprawiać i tak dalej. Będziemy podobno mogli się wcielać tutaj w całą masę postaci, na przykład w stolarza, co mi się na maksa w ogóle podobało. Nie wiem, dlaczego fajnie to wyglądało, jak on tam orał te drewno. No i powiem wam tak, no wiecie, no mało raczej w tym jest mojej stylistyki, ale ja ogólnie bardzo Farming Simy lubię, więc Fantasy Life pewnie dostanie ode mnie tę szansę. Na pewno ode mnie nie dostanie szansy Another Crab's Treasure, czyli gra o krabie, która ma być souls-like'iem, w której będziemy chodzili i musimy odzyskać swoją muszlę.
porządku. Kolejny tytuł, moi drodzy, to... Kolejny tytuł, to generalnie rzecz biorąc, ominąłem tutaj trzy gry, które mnie kompletnie nie interesują. Moi drodzy, Pepper Grinder, to wygląda bardzo fajnie, wydawcą będzie Devolver, więc to jest jakaś taka już, wiecie, łatka jakości. W ogóle fajnie, jakiś sobie wydawca zasłużył graczy na takie wyróżnienie, powiedzmy. No i generalnie rzecz biorąc, słuchajcie, jest to tytuł, w którym będziemy za pomocą wiertła się przewiercać. Przez wszystko bardzo fajna pixelartowa grafika, z tego co widzę, to tytuł jest też bardzo, ale to bardzo dynamiczny, więc spoko chyba, nie? No i to jest, teraz jest gra, na którą mega czekam, czyli Pocket Card Jockey. Nie będę nic mówił, po prostu spójrzcie. No, i generalnie rzecz biorąc, moi drodzy, kolejne tytuły, które pokazano, to na przykład Włóczyki, Tales of Kenzie, Kingdom Come Deliverance, Contra Operation Galuga, Penitent, Penitent i Nintendo Switch Online. Z mnie osobiście interesujących rzeczy wpada Battletoads, Killer Instinct i na samym... A, jeszcze jakaś tam gra na Nintendo 64, ale wyglądała tak koszmarnie, że nie mogłem na to patrzeć. No i generalnie rzecz biorąc, słuchajcie, na samym końcu pokazano nam Endless Ocean Luminous, czyli taki online-owy tytuł o przemierzaniu wspólnym... o wspólnym, moi kochani, przemierzaniu oceanu. No nie wiem, czy to spoko, ale to już, że tak powiem, wasza... Tutaj, że tak powiem, wasze zdanie mi interesuje. No i powiem wam tak, no dla mnie ten średni był na maksa, ten Nintendo Direct. Niczego się ciekawego nie dowiedziałem. Nic nie sprawiło, żebym zrobił jakiś taki wow. Miałem takie mini, takie wow przy tym Shin Megami Tensei 5, nie? To może tak. Co mi się tak jeszcze teraz, jak przejrzę szybko te kartki. Penitent fajnie, że wychodzi. Fajnie, że wychodzą teraz nowe gry na Switcha. Wiecie, no kurczę, ja się ogólnie rzecz biorąc cieszę, ale już bym chciał nowego, nie? No niestety dopiero w przyszłym roku, z tego co możemy zaufać ploteczkom, wiecie jak to z nimi jest. I najbardziej tak naprawdę czekam z tego wszystkiego na Unicorn Overlord. Też na pewno zaraz będę sprawdzał jego demo. Będę też sprawdzał, słuchajcie, demówkę tego. Czego tam będę sprawdzał demówkę? Contra Operation Galuga. No, sorry, wybaczcie mi, że dzisiaj ten odcinek jakiś taki, kurczę, ja jestem jakiś nie swój, bo po prostu nie miałem go nagrywać, wróciłem mega strany z roboty, ale stwierdziłem, że wiecie, prysznic i trzeba nagrać, żebyście mieli co do snu oglądać. Serdecznie was pozdrawiam, słuchajcie, bardzo, bardzo dziękuję także wszystkim patronom, którzy ostatnio postanowili wesprzeć mój kanał, jesteście totalnie zajebiści, a my widzimy się w kolejnym niesamowitym odcinku. Do diabła z grami. Na razie, cześć.